Denis, kiedyś dziś to obiecałem i oczywiście podtrzymuję to. Robię z tobą walkę rewanżową. A ja tak kiedyś słyszałem, że nie dajesz rewanży. W Gromdzie. Aczkolwiek widzisz, z Balboa wyjątek zrobiony. Także Denis, robimy rewanż, jeśli tylko chcesz, tak jak ci obiecałem, w każdej formule, którą sobie zażyczysz. W każdej? I teraz, słuchajcie, mamy na linii Denisa Załęckiego. Tak, witamy cię, Denis. Cicho. Siema, siema, słuchaj, co chcecie, kogo rozjebać? O. No chcielibyśmy... Jest to dwóch chętnych. Jest, słuchaj, jest jeden chętny, ten, już z tym po mojej lewej zremisowałeś. Diego mówi, że każda... Z obydwoma panami zremisowałem, także walka z Kubiszem też była zremisowana. Widzowie zdecydowali, także to był remis, także dwa remisy. Czekaj, nie, ale nie, no przecież 2-1 było przecież. Nie, sędziowie tylko... powiedzieli, że... Ale ze mną Denis przegrałeś. Sobie dobrą tą teraz. Ale już dobrze wiemy, że niektórzy sędziowie chuja palą w federacjach, oszukują. Także ja, ta walka była wyrównana. Z Pasternakiem powinienem wygrać, także moim zdaniem... Ale to oszukali, w twojej organizacji cię oszukali, gdzie jesteś gwiazdą? Teraz jestem gwiazdą nowej federacji, zaraz przejmuję fejl i robimy robotę. Bo za nudno, kurwa, ja tym panem, szkoda, że mnie nie ma. Proszę? Za nudno się dzieje na tym panelu u was. Szkoda, że mnie nie ma. No to może zawsze przyjechać. Słuchaj, za daleko, nie chcę się. To chłopaki poczekają. Denis, jesteście znowu w jednej organizacji razem z Don Diego Kubiszynem. Don Diego wyzywa cię do walki. Jaka jest twoja odpowiedź? Słuchaj, powiedział, że możecie być na każdej płaszczyźnie, także ja proponuję koniec listopada, początek grudnia, bijemy się na zasadach Pride, MMA, gołe pięści, robimy 3x3 rundy i go rozpierdalam jak żabę. I pokazuję, dlatego chcecie być tak gołe pięści, bo jest mistrzem grądy, więc zapierdalam gnojowi pas, rozpierdalam go, zostaję mistrzem grądy i kurwa mistrzem fejlu. Jak chcesz być mistrzem grądy, to zapraszamy do grądy. Niestety twoja kariera bardzo szybko się zakończyła, bo po lewym prostym basyna nie będę padłeś. Walczył Federacji Pajaca. No, tak jak ty to powiedziałeś. No to... Jesteś w federacji u frajera. No widzisz. No dokładnie, tam ja generalnie pamiętam rozmawialiśmy. Twoje słowa. Tak, rozmawialiśmy tak i tak, była tam między nami kość niezgody na początku, jeżeli chodzi o dogadywanie wielu tematów, ale przeprosiliśmy się nawzajem i ta kość niezgody została zasypana, zakopana. Więc a on ci nie wybaczył. Rzeczy. No a Denis mi nie wybaczył. No, Denis mi nie wybacza, bo Denis nikomu nie wybacza. Grabowski bardzo by chciał, żeby Denisek wrócił. Oczywiście, że pewnie by chciał, nie? Aczkolwiek no. Często wspomina o tobie w trailer. Tak, prawdopodobnie... Grabowski zawsze wspomina, słuchaj, każdy trailer musi się skończyć szpileczką w Deniska. Aczkolwiek sam sobie to zrobiłeś. Jesteś prawilniakiem, piszesz do prokuratury, zadajesz się z innymi ludźmi, którymi prawilnie nie powinieneś się zadawać, więc siłą rzeczy, będąc hipokrytą... Słuchaj, tak Lesiu, nie wypowiadaj się na tematy z klimatu, bo nie masz o tym kompletnego pojęcia, więc zamknij tą pizzę i Ja tylko wskazuję na twoją hipokryzję. Ja nie znam się na tym, tylko pokazuję, że jesteś hipokrytą w tym temacie. Jak masz, jesteś sztywny i prawilny, to bądź jak Tyson, sztywny i prawilny do samego końca. Nie siedziałeś, nie grypsowałeś, nie masz pojęcia. Ja niczego nigdy nie dojebałem. Przecież także, ja nie mogę grypsować. Nie siedziałeś, nie grypsowałeś, więc się nie przecież wypowiada ja nawet nie mogę grypsować, mordo. Nie mogę grypsować, przecież zabycie strażakiem, tylko Bóg może nam gasić pożary, dobrze wiemy, że tylko jesteś taki mocny przed odbiornikiem i przy kamerach, kurwa. Tak, a panu wojebana, jak mi spotkałeś po walce w garażu, to obsrany przechodziłeś, aby się bać spojrzeć, uciekałem od Deniska, o Jezu, uwaga, Denis idzie król osiedla i wszechświata. Ja pierdolę, ty chyba po tym, chyba po bóle zgapiłeś, kurwa. Denis, ja naprawdę widzę, że ty bardzo głęboko wierzysz w siebie i w swoje historie, stary, imponuje mi to. Chciałbym mieć taką wiarę w siebie. Ja głęboko teraz widzę w siebie, bo zapierdalam i wiem, że jestem w stanie ci rozkurwić jak żabę. Oczywiście, że jesteś w stanie mnie pokonać, ale to się nie zdarzy. No to jest oczywiste, więc dawaj, bijemy się na zasadach Pride, ale bez rękawic, na gołe pięści, kurwa, w MMA. Ja na gołe pięści. Na głowę wszystko. Robimy to, ci się obstrałeś, kurwa, i wymieniasz. Na gołe pięści walczę tylko w Gromdzie, ale poza tym wszystko jest okej. No to jesteś ciotą, to wypierdalaj z tej federacji, nie ma tu dla mnie takiego miejsca, kurwa. A ja mam pytanie, No daję ci możliwość, no bijemy się na te gołe pięści, czy wymieniasz, kurwa. Powiedziałem ci, że wszystko inne zaakceptuję, ale gołe pięści walczę tylko w Gromdzie, nie? Bo szanuję swoje pięści. No i tyle, więc jak najbardziej jestem za, zróbmy to. Że ty to szanujesz? Mówisz, że szanuję swoje pięści i walczę dlatego tylko w Gromdzie.
na gołe pięści, bo już przez poznanie smaku walk na gołe pięści wiem, jak cenne są moje pięści, dlatego właśnie walczę tylko w Gromdzie. A, no to dobra, mogę iść na kompromis, w samych ofikach możemy zrobić chociaż. Kompromis? To już prędzej. No to przebijamy to żebyś nie płakał później. Przebijamy MMA i tyle. Denis, ja tylko zdradzę, żeby wam nie wypalić tematu. No. Niedługo będziecie mieli okazję pogadać dłużej. resztę widzowi zostawiam wam. No możecie sobie dopowiedzieć. I to ostatnie pytanie i jedziemy dalej. Hej, Denis, ja mam do ciebie pytanie jedno. Jedziesz. Słuchaj, a ty, ja mam dwa pasy w otore, jakbyś chciał walczyć na gołe pięści na zasadach Pride, to ja jestem. Ej, trafiła kola na kamień. Powiem ci tak, jeśli zrobimy rundy pode mnie czasowo, rozpierdalam cię nawet w tym Pride'zie. Dlaczego wszystko musimy pod ciebie, Denis? Ale Kubiszy, nie wpierdalaj się, gdy normalni chłopacy rozmawiają. Dobra, to są agencje, które mamy z nimi. Denis, Denis. Kurwa, pryczowi zamknij pizdek, nie odzywaj, jak pacy cię rozmawiają. Nie odzywaj się. Denis mówi, żebyś się nie odzywał. Słuchaj, Denis, nie ma problemu. Jak najbardziej. Patrynak, słuchaj, twoje zasady, wszystko twoje, ale rundy ustalamy pode mnie, dobra? No. Denis, mamy tak, to, tak. Dobra. I Denis, teraz słuchaj, to jest prawdziwy freak fight. Wystąpisz we prawdziwym freak fightie, ty jeden na Krakena i Jokera. I teraz masz 5 sekund, twoje pierwsze słowa do twoich dwóch rywali i kończymy. I jebać sprzedajne dziwki, jebać fałszywe dziwki, jebać frajerstwo i tyle. Trzymaj się, Denis, pozdro. Miał być? Ej, ale nie, trzeba przyznać, że jest content maker, nie? Denis zawsze, gdzie się pojawi, zawsze jest... Jest szum show. Czy ty jesteś gotowy znowu na to wszystko? Oczywiście, że tak, że jestem gotowy. Ja z tego czerpię super fan, nie? Jak już słyszeliśmy nawet w tej rozmowie telefonicznej, Denis to mało tam nie zjadł tego telefonu, a my tutaj dobrze się bawimy.